pomagają ci przyswajać i analizować informacje, które prowadzą do podejmowania lepszych decyzji. Tak, bo to jest takie amerykańskie i fajne i wszystko jest dobre i my jesteśmy najlepsi. Cześć, to Klecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj odcinek niezwykły, ponieważ będziemy używać naszych mózgów trochę bardziej niż zazwyczaj, a jest to odcinek, w którym weźmiemy test Gallupa. I czym jest ten test, to dowiecie się na ich stronie, ale wiemy, że duże korpo lubią wykorzystywać ten test, żeby swoich pracowników nakierować na przykład na dobrą dla nich ścieżkę zawodową i wskazać im potencjał. To się nazywa Clifton Strengths, czyli takie mocne cechy, tak, siły Cliftona. Czyli po prostu ten test pokaże nam, jakie mamy mocne cechy. No i będzie to ciekawe, bo zobaczymy, czy będziemy mogli to wykorzystać na przykład u nas w firmie, nie? Dlatego ten odcinek też trafia na kanał WK Dzik. I może wypaść coś takiego z testu, że Pączek na przykład ma dobre predyspozycje do MMA i że będzie zajebistym zawodnikiem? To są tylko... chyba nie to. Nie fizyczne. Niestety, nie moglibyśmy zrobić fizyczne też testy. To jest... Nie ma takiej opcji tu? No właśnie się przekonamy, ja naprawdę... Macie tak, słuchajcie, no. Jest 4 grupy talentów, ogólnie jest 34 talenty, jakie są w tym teście. Kurwa, i wy dostaniecie listę od, w czym jesteście najlepsi, a w czym najgorsi. 34 talenty, taka lista będzie. No i są 4 grupy, mieć. Czyli talenty wykonawcze, wpływu, relacyjne i strategicznego myślenia. A jest coś takiego jak sport? Nie, ale strategiczne myślenie. To i robór, wiesz, komputer, kurwa! Ale jest strategiczne myślenie, wiesz, na treningu nie trenujesz. Ale u nas do kwalifikacyjnej rozmowy jest jeszcze, że trzeba stówę wyciskać. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio na wyciągu. Wiesz, że jest. Wczoraj robór prawie wyszedł, więc już wszystko jemy. Też widziałem na YouTubie, jak taka pani... Z treningu? Czemu? No nie chciało mi się. Chciałem się poddać. Chciał się podać, ale ja mu to wybiłem z głowy. Ale czemu? Ale wróćmy do testu. No nie wiem, no, ale zrobił. Nie chcę teraz mu obrabiać w dupy, bo zrobił te chciał siady. Wyjść? Nie chciał wyjść, chciał zamienić siady na suwnicę. No nie, no to nie było takie, bo umawialiśmy się na siady. No ja rozumiem, że będzie, ale bałem się, że nie chciał trenować. Przed tym odcinkiem, tam patrzyliśmy na YouTubie, o co w tym teście chodzi, i tam taka pani właśnie nagrywała odcinek z interpretacją wyników. Tam komuś wyszło, Sakerowi wyszło, znaczy my myśleliśmy, że Saker będzie inputem, no. Bo akurat taki był odcinek tej pani i wygląda na to, że to jest w takim amerykańskim stylu, czyli że nieważne, możesz być beznadziejny, ale i tak wyciągną twoje mocne strony i tak jakby na przykład tą beznadziejną cechę, oni będą ci wmawiać, że ta twoja beznadziejna cecha to jest dar, a nie przekleństwo. No test nie jest takie negatywny, odniosłem jest wrażenie. Pozytywny tak. Na pewno. Jak go zrobisz, będziesz szczęśliwy, że jesteś w czymś dobrym. No, czyli nie jesteś bałaganiarzem, jesteś inputem, bo input zbiera rzeczy, bo lubi kolekcjonować dane, co sprawia, że... Jest w czymś innym dobry, tak? Pewnie. Nie, ale właśnie widzisz, on jest... Właśnie nie jesteś bałaganiarzem, jesteś inputem, lubisz kolekcjonować rzeczy. To nie masz problem z bałaganem, lubisz zbierać rzeczy. Wpływa na to, rozumiesz? Że oceniasz swój dom, że jest tam bałagan, ale tak naprawdę to jest przez to, że masz talent do kolekcjonowania tak, rzeczy. Tak, że to jest zbiór danych i po prostu lubisz zapisywać, lubisz fajne. Statystyki i tak dalej. Więc zobaczymy, bardzo ciekawie się zapowiada. Bardzo okay. Fajne myślenie. Okej. To są możliwe, to są racjonalne. A, okej. Okay. Ale głupie. Jesteście na 11% byliście ja już? Ja jestem. Kurwa, wspaniałość życia? Przekroczono czas. I co? Ja też przekroczyłem. No następnie. Musicie szybko. No. Kurwa, znowu przekroczyłem. Ja pierdolę. Nic mi nie wyjdzie w tym teście. No właśnie to, że przekraczasz. No, to chyba też. No i dobrze. Jak językowy weź, to biorę neutra. Dzięki, Robur, za info. Jestem pełen radości. Oczywiście. Chcę zostać prezesem dużej firmy. Nie klikaj nic. Neutralne. Jestem dobrym rozmówcą. No tak. Posiadam zdolność kochania wszystkich ludzi. Nigdy w życiu. Szukam towarzystwa ludzi, którzy lubią filozofię, kurwa.
Czuję się winny, kiedy robię coś, co nie jest słuszne według mnie. Fajne pytanie. Wyjdę na impostora. Twardo stępam po ziemi. Stępam? Tak. Kurde, sikać mi się chce. To źle będzie, jak opuszczę dwa pytania? Masakra, chłopie. Idź kurwa z komputerem to. Nie, zaraz będę. Kurwa. Ale nie da się odlać z kompem, kurwa. Szczaj. Muszę się zmuszać do nauki. Jestem dobrym trenerem. Ale i tu mam dobrze, nie? Ale muszę któryś wybrać. O, piękne pytanie. Jakie? Ani tam... ze zmuszaniem do nauki, tam były dwie opcje. Jak można ocenić, czy jestem hojny? Nie jesteś. Nie. Następny. Odkrywanie prawidłowości w zbiorze danych przy prawie mnie od dreszczyk emocji. Kurwa! 2x8! Kurwa, widzę zależność. Dobra, trochę. Fajne, zawsze mi się podobały ogólnie te testy tam na introwertyka, ekstrawertyka itp., nie? Fajne. Oho! Jakie były? Kiedy? No w szkołach się robiło, na jakichś zajęciach. Nie, wiecie, że końcówka testu to są pytania sprawdzające, które patrzą, czy nie waliłeś w chuja wcześniej. Też miałem. Od razu, bo jakby dwa razy te same pytanie mam. No, ale inaczej zestawione, że po drugiej stronie masz inne zestawienie i on sprawdza, w którą stronę bardziej pójdziesz. Nie do końca, czy waliłeś w chuja, tylko jakby chce potwierdzić, czy dobrze cię rozkminił, nie? No. To, czy nauczyciel mnie lubił, czy nie było dla mnie istotne. A czemu nie jest napisane, że żaden nauczyciel mnie nie lubił nigdy? Gdzie mów, co? Jak najdalej od liczb, nie? O co wolał zaznaczyć, o, że wolę intelektualne dyskusje, wolę rozmawiać o sporcie. To pół na pół? Pół na pół, kurwa, no gdzie... Przecież ja dałem sport 100%. Tak. No nie, no ale... było pytanie, muszę to powiedzieć, bo może nie być na filmie. Mój umysł jest pełny liczb. Czekaj, czy wolisz myśleć o liczbach? Czy rozmyślać o pięknie? I owca dało pięknie, żeby jak najdalej od liczb być. Koniec! Skoro skończyliście, to najpierw otwórzcie link, który wam wysłałem na Messengerze, na telefonie. Na telefonach sobie otwórzcie, tam jest interpretacja wszystkich talentów, jakie są. I w momencie, kiedy klikniecie ten przycisk podsumowujący, wyświetli wam się wasze 5 najlepszych talentów. No to po kolei zróbmy, nie? Od prawej do lewej, nie? 5 najlepszych talentów. Oczywiście ten link, który wam wysłałem, będzie w opisie filmu, żeby sobie właśnie widzowie mogli też to fajnie zinterpretować. A ogólnie w tym raporcie po prawej stronie jest jeszcze wielka grupa talentów. Jest 4 grupy talentów i jest taka podziałka, w których talentach macie najwięcej jakby udziału, nie? Mhm. Ale to za chwilkę sobie zobaczycie, o co dokładnie chodzi. Okej, okay, no to na pierwszym miejscu wyszła u mnie zgodność. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha zgodności, szukają konsensusu, nie lubią konfliktów, szukają obszarów porozumienia. Ja myślę, że to się zgadza w twoim wszystkich wypadku. U wszystkich myślę, że to jest. Tak. Bliskość, bliskie relacje z innymi ludźmi, czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiąganiem jakiegoś celu. Myślę, że jak najbardziej prawdziwe. Tak. Spoko, ale ogólnie też bardzo lubię sam, więc no ale to pewnie po prostu inna rzecz. Mhm. Uczenie się, silne pragnienie nauki, ciągłego doskonalenia siebie bardziej ekscytuje sam proces niż rezultaty. Ale tu jeszcze skłonności do innowacji powinny być. Zgadzam napisane. Się, jebać. Ogólnie jest fajnie. Fajnie w tym pliku, który wysłałem, jest fajnie opisane, że właśnie ta zgodność to jest jeszcze harmonia ogólnie. Zgodność też harmonia. Jest napisane, że z talentem zgodności w czołówce unikają konfliktów jak ogniem. Taki czyli wręcz by się oparzył, jak widzi kłótnię, to już zgodnie się go boli. Myślę, że jak najbardziej prawda, nigdy Saker nie chciał, żebyśmy odpowiadali w internecie na zaczepki innych youtuberów i tak dalej, nie? Co można powiedzieć, że... No, ja unikam konfliktu jak ognia, serio mogę tak powiedzieć. I też za bardzo, jak my sobie potrafimy bardziej dyskutować mocniej, to Saker raczej nie lubi tak emocjonalnie coś dobra, przekazać swoich racji. Lecę dalej. Czwarta jest dyscyplina. Lubią rutynę i strukturę. I to jest, kurwa, jak dla mnie najlepszy opis mnie. Rutyna i struktura. Bezpiecznie, struktury. Dokładnie wiem, co mam robić, wiesz, że nie muszę improwizować, to nie? Że punktualności tam nie ma. Oddaję porządek, dyscyplina jest. Jaki wokół siebie wytwarzają. To poza paroma tam się zgodzę. Ej, z tym porządek, super.
Te kładzenie, tak. Na przykład układanie rzeczy kluczyczek. Równo. Na przykład przychodzi na siłkę, jest tak, portfelik i kluczyczek na portfeliku. I pitereczka, tak jak poduszkę byś, wiesz, do spanka, czapce, kurwa. Czapce. No, i czapuszka. Do czapki, pyk. Żeby nic nie zgubić. Cały saker. Kluczyczek, portfelik, czapeczka. Ale i tak zapomniał plecaka przedwczoraj i Robur musiał go przywozić na siłkę, bo klucza nie miał ze sobą. Także już to chyba wraz z procesem starzenia się troszeczkę się te cechy opadają, nie? No, ale to było ogólnie tak, bo ja zawsze w nerce mam. Tylko że akurat tego dnia wjebałem nerkę do plecaka. A plecak nereczkę świadomie. Do plecaczka. A plecak świadomie zostawiłem, nie? Tylko zapomniałem, że tam jest nerka. Dobra. I piąte jest rozwijanie innych, rozpoznają, wspierają potencjał, który tkwi w ludziach, dostrzegają każdą oznakę rozwoju i czerpią z nich satysfakcję. Chyba zaznaczyłeś bardzo dobry trener. Zaznaczyłem dobry trener, no, ale no, to jest takie, to jedyne co mogłoby tego nie być. Te pierwsze cztery w 100% się mogę zgodzić. Jak się nazywa ostatni? Rozwijanie innych. Ale patrz, nie jestem inputem. Jednak. No tak właśnie, nie wiem jak to cię. Właśnie no, poczekaj, bo masz klucz domeny, zobacz. Cechy executing pomagają ci w realizowaniu zadań. Cechy influencing pomagają ci podjąć działanie, wyrazić swoje myśli i upewnić się, że inni zostają wysłuchani. Cechy relationship building pomagają ci budować silne relacje, które utrzymują zespół w całości. A cechy strategic thinking pomagają ci przyswajać i analizować informacje, które prowadzą do podejmowania lepszych decyzji. Tak, bo to jest takie amerykańskie i fajne i wszystko jest dobre i my jesteśmy najlepsi. No. Macie talenty wywierania wpływu, nie? No. No są tam różne jakieś talenty, to tam sobie możemy rozwinąć później, ale u Sakera talenty wpływu są na samym końcu. Od 26 miejsca, tam 12 jest wpływu, okay. Gdzieś tam jeden, ale tak to wywieranie wpływu u niego jest. A w najsilniejsze są rzeczywiście niebieskie, czyli relationship. U input masz 18 dopiero, a myśleliśmy, że ty będziesz pierwszy bo input. Input jest strategiczne myślenie. A Saker, jeśli chodzi o to budowanie relacji, jest dobry. No bo on pogodzi ludzi, no nie? On jest dobrym mediatorem. Mhm. I to wydaje mi się, że o to chodzi. I jak tutaj ma te wszystkie talenty rozpisane, to fajnie widać, że totalnie wywieranie wpływu jest u niego na samym dole. Tam jeden jakiś wolny elektron, ale no tak. Czyli jestem słabym influencerem. Dokładnie tak. No to się ryje. Nie tak, nie słabym, całkiem dobrze ci idzie. Pierwsze, wizjoner. No. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha wizjoner, są zainspirowane przyszłością, tym co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości zachęcają innych. Dwa. Sportowa Polska. Najlepszy przykład. Dwa. Bliskość. Osobom, które szczególnie wyróżnia cecha bliskości, sprawiają radość, bliskie relacje z innymi, czerpią głęboką satysfakcję. No tak. No, bliskość, no tak, no lubię mieć przyjaciół, którzy robią podobne rzeczy i wspólnie rozpierdalać chociażby na siłowni, czy też w firmie. Ja też będę miał na drugim pewnie. Maksymalista. Osoby, które szczególnie... Tego nie miałeś, nie miałeś maksymalisty. Nie, no co, nie. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha Poczekaj. No. A co miałeś z pomarańczowego? Przed testem obstawialiśmy, że będziesz miał maksymalistę, pamiętasz? Mhm. A co miałeś sakier z pomarańczowego, ty? Nic. Ja no mam miałeś dopiero jedno chyba. Na samym końcu. 12. Jedno jakieś. Czy 18 nawet. Dobra. 12. Osoby, które szczególnie wyróżniają cechę maksymalista, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre, w coś, co będzie doskonałe. Wizjoner, indywidualista, maksymalista. No. Wiadomo, pasuje że nie może być w 100% dana grupa idealnie pasować do ciebie, ale ogólnie test jest dobry, nie? Tak po tym, co patrzę ze swoim sumieniem. Indywidualizacja. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby, posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydanie pracować. To znaczy, wydaje mi się, że rozumiem ludzi. Opisane, tutaj jest trochę tak to zrobione, że ja jestem Matka Teresa z Kalkuty. To tak jest opisane. Nie jestem Matka Teresa z Kalkuty. Wydaje mi się, że rozumiem ludzi i wydaje mi się, że potrafię się dostosować do ludzi. Pięć. Osiąganie. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha osiągania, ciężko pracują, mają w sobie duży zapas sił życiowych. No, Dziwię się, że to jest tak daleko. Ale dobrze, że jest w top 5 u ciebie. No to... Ja bym
zepchnął indywidualizację, a gdzieś wyżej właśnie dał to osiąganie. Ja jestem zaskoczony bliskością. A mi nie, ja właśnie widzę to. Ja nie jestem zaskoczony bliskością. Bo ja bardziej widziałem się jako indywidualistę, że chociaż żeby to było 2, a to 4, coś takiego widziałem. To nie jest taka ciekawostka, no. To top 5 nie... Nie do końca traktujcie, że powinno być osobno. To top 5 jest właśnie na równi. To są wasze, wasze 5 talentów, tak, to okay. które dobra. Powinniśmy traktować, że są. Bo są pomyślałem, na równi. Że właśnie wiesz, on jest na drugim miejscu bliski, a na czwartym indywidualny. Nie, to są takie talenty, które zgodnie ze sztuką tego całego testu Gallupa powinniśmy się na nich skupić równo. I je rozwijać. To ty byś był liderem zespołu. Kurczę, ale powiem ci, że mi to pasuje ta bliskość, bo to może się tak wydawać, że indywidualista, że tam... No w top 5 pasuje, okej. Okay. Ale kurczę, no zawsze lubiłem, bo wiem, zdajesz sobie sprawę właśnie, jak w tym teście, ze swoich słabości i wiem, że mam pewne ograniczenia, przez które nie osiągnę być może tego, co bym chciał osiągnąć, dlatego lubię właśnie mieć zespół, nie? Bo wiem, że ktoś jest w czymś lepszy ode mnie, na przykład 100 razy bardziej. Nie, no to się sprawdziło i jestem w tym szczery, więc ta bliskość, wydaje mi się, że o to w tym chodzi w kontekście pracy i to tak, według mnie jest okej. Ja źle zinterpretowałem, no. Bo myślałem, że to jest wyżej od, wiesz, od tych trzecich, czwartych. No i łowcy top 10 dominuje bardzo właśnie ten influencing, nie? Czyli to znowu jakby się potwierdza. Czyli jesteś najlepszym influencerem jest. Patrz, strategik już jest poza. Strategik jest poza już pierwszą dziesiątką i to się zgadza, że nie jestem jakimś wybitnym strategiem. Myślę, że strategik u Pączka powinno być. Chociaż kurwa Pączek też chaotycznie działa. Zobaczymy. To jest ciekawe. Ale to jest dla mnie. Trochę nie rozumiem tego, bo to jest co ja sobie pomyślałem o sobie, nie? Mhm. Ale to właśnie... Znaczy jaki jesteś to? Po to jest to 20 sekund, żebyś nie pomyślał, tylko w miarę instynktownie zaznaczyć. A wiesz, 20 sekund dużo mogę wymyśleć. Dawaj. Poważanie! Dawaj, czytaj swoje. Ale dobra, mam zielone chociaż. Nie było poważania. Poważanie. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha, chcą odgrywać znaczną rolę, są niezależne i... Znaczącą. Znaczącą rolę i są niezależne i układają swoje projekty według wpływu, które wywrą one na ich organizację lub osoby wokół nich. No, pasuje to. Raczej zajmuję się rzeczami, które by wywierały wpływ, lubię to robić. Widzisz, strategię. No. Ukierunkowanie. Szczególnie ty ktoś miał ukierunkowania? Nie. Potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu. Najpierw określają priorytety, a potem podejmują działania. Wiadomo, ja określam priorytety tak ogólnie. Zgadzam się w chuj z jednym i z drugim. Bardzo, ale chyba bardzo pasują. Chyba wszyscy określamy priorytety. Nie? No teraz. Tak, ale u ciebie to jest, no jesteś kurwa prezesem, co nie? No jest tak, masz coś takiego, no że mie, musi być to mie, i jest dopiero to działanie, nie? Że jest trochę trzeba, pięknie wytłumaczone, serio. Nie? I ogień. Bardzo proste, ale dosadnie. No i masz jakaś analiza, masz tak? Ten gen, masz strukturyzacji, no wydaje mi się, że potrafisz też strukturę ułożyć, a to jednocześnie martwiłem się właśnie, że nie będziesz miał stratega, to zaraz przejdziemy, ale się martwiłem, bo jednak jesteś kurwa chaotyczny strasznie, ale mimo wszystko jakoś to wchodzi, jak czasami na kidropie kurwa. No i chuj, tutaj jest ten czynnik szczęścia chyba też po prostu, albo tej intuicji jakiegoś takiego fartu życiowego, nie? Dawaj dalej. Cecha odkrywczości. Osoby są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne. Czekaj, zastanówmy się nad tym. Jak się nazywa ten talent? Odkrywczość. No to czasami głupoty wrzucasz na konferencję. Tak, rzeczywiście. Jakieś takie linki wysyła, jak Koryna wyjeżdża na weekend i on wrzuca na przykład, że nie wiem. Ciekawostki ze świata, może tak. Jakie wrzuca? Popotam zjadł kurwa orkę. No. Nie wiem czemu. Jest rzeczywiście taka akcja. Ale lubię sobie, no nie głupie, takie zaskakujące rzeczy czytać i obserwować. Na przykład teraz MMA próbujesz, kalistenika, ciężary, no lubisz odkrywać i nowe rzeczy. Dobra, nie ściemniałem tu, tak? Jak się nazywa ten windsurfing, jeździsz sobie snowboard, ty masz taką akcję, no serio to się zgadza w kółko. Przeczytacie sobie w tym pliku, to serio to jest takie właśnie... Znaczy, bo ogólnie lubię próbować nowych rzeczy, może też to należy do tego.
Dawaj czwarte. Wizjoner. Miałeś wizjonera? Miałem na pierwszym miejscu. Patrz, to ja mam na czwartym. Są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. No ja jestem ogólnie zajarany tym, co mogłoby być i wizję na przykład na firmę, jaką mam, no to bardzo mi się to podoba. No to ta wizja. Mimo, że może nie dojść do tej wizji, ale no nawet nie chcę mówić, jaka to jest wizja, bo to wyśmielam. Tak, po prostu pokażemy w kolejnych filmach, w następnych latach. No. Stratek, czyli nie mieliście też. No. Nie, nikt. Osoby tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń, napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie. Ja myślę, że to mogłoby pasować, że rozwiązywanie jakichś problemów czy szukanie nowych rozwiązań to mogłoby być. Pasuje. Tak, ja się dziwię, że u mnie to było tak daleko ogólnie. I ty to miałeś. Dałbym wyżej. Nie miałeś. A ja dziwne, że ty to nie miałeś. Ja właśnie się nie dziwię, wiesz? Ja się nie dziwię, że tego nie miałem, bo ja nie jestem tak dobry strategicznie, tylko bardziej właśnie kurczę, pod wpływem emocji, pod wpływem tak jakby czasu, że coś się napatoczy albo wynika coś z rozmowy, ale właśnie mi to bardziej pasuje do ciebie, że tam zdecydowanie tam jesteś w stanie lepiej zaplanować coś, nie? I patrz, u Pączka w tych siłach ogólnych w top 10 wyszło influencing, ale w top 5 on ma 3 zielone i ja bym go i tak wepchnął w tą strategię. Raczej w zielone bym szedł. Tu, zobacz, nie? No. A zielone to jest strategia. Patrz, no. Absorbent analyze zielone. Information that informs a better decisions. A ty masz 3? Jakie? U niego jest chaos, no ale w top 10 ma więcej pomarańczowych. Klikam. Ja jestem ciekawy, czy będziesz jeszcze w inną stronę. Czy to dobrze pokaże w moim przypadku, to wątpię. Mam takie przeczucie. Bo wyjdzie, że jesteś skryty. Czytaj. Executing, patrz, robór jest fioletowy. Każdy jest inny. Jest no. Ej, pierwszy raz mamy tyle fioletowego na kartce. Ale zobacz, w ogóle jak fajnie wyszło, każdy ma inny kolor, są 4 kolory i każdy ma inny. Ale wiesz, że ja czułem przed tym testem, że może tak być, bliskość. Że każdy właśnie macie ma inne mocne cechy. Realizowanie zadań, zadań. A ty masz chuj się z tym zgadzam. Nie. Jeden mam, Relator mam w top 10. No, lubię jeden niebieski mam. No to prawda jest. I ja mam najmniej radość z bliskich relacji, to też prawda. No, dawaj. Rywalizacja. Macie rywalizację na którym miejscu? Nie bardzo. Chyba nikt nie miał. Nie ma? Dziwne właśnie. A sorry, mam kompetitora. Ale osoby, ja właśnie w trochę innym stylu mam. Osoby te mierzą swój postęp. No lubię zapisywać przecież w notatniku na przykład. To może dlatego. Porównując go z postępem innych ludzi, no też. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo. Nie da się ukryć. Nie da mi się przykrywać. Dyscyplina, patrz. Dyscyplina. Tak. No. Idealny, to jest robót, numer 3. Ty miałeś chyba sakrę dyscyplinę. Tak, no ja myślę, że najlepszym przykładem takim dla widzów, że robór ma tą dyscyplinę, jest to fakt, że on zapisuje na masie od 10 kurwa lat kalorie i makroskładniki, nie? Oczywiście na redukcji to jest normalne, ale że na masie dzień w dzień zapisuje te makro, to jest przykład tego, że ta dyscyplina tu powinna się porządeczek. Znaleźć. Jako jedyny był w stanie zrobić reverse diet z nas wszystkich. No, ja nie mam dyscypliny w top 10. Właśnie porządek też, kurwa, tam musi być, ale to też jest, kurwa, trochę inny rocznik jeszcze. Czekaj, a na którą macie dyscyplinę? Ten bardziej ogarnięty, wydaje mi się, my dawaj, to już trochę taki, na którym miejscu macie dyscyplinę? Ty masz na trzecim, no. ja mam 5. Na 31. I ja naprawdę jestem słaby w dyscyplinie. Ja mam 5. Możliwe. Gdzie jest dyscyplina? 4, ja Control mam na... F, dyscyplina. Ja mam na 4. 28. Dyscyplina, ale właśnie... Ciężko jest określić tą dyscyplinę. Bo jest dyscyplina treningowa, a dyscyplina... Ale no bo patrz, maksymizer... Rutynowość. Ale patrz, bo maksymizer, jak już mam jedną rzecz, maksymalizuję ją, ale dyscyplina tyczy się chyba większej ogółu, nie? Ty, globalną... Wiesz, co kiedy robisz. Globalną dyscyplinę masz, ale taką, żeby zrobić jakiś schemat na przykład i się tak sztywno jego trzymać, to pewnie nie. Tak, ale jak już jest jedna rzecz tam, którą lubię robić, to ją maksymalizuję.
najbardziej, którą lubisz najbardziej, to jest dyscyplina pewnie na pierwszym, nie? W niej akurat. No. A w ogólnym? W ogólnej, no tak, w ogólnym... to jest poniekąd się... No dobra. Jest git, no. Maksymalista. Chyba wiadomo, co chodzi. To też się powtarza. Jest, no. Było. U mnie było maksymalista. Nie wiem, czy to takie jest. Ale macie coś takiego z maksymalisty razem, kurde. Że właśnie razem tak jesteście podobni troszkę w tym. No, że maksymalizuje, no, chcecie jak najwięcej, jak najwięcej chcecie. To prawda w sumie. Napierdalasz. Empatia. Chcesz być rycerzem. Nie empatii chyba nie trzeba tłumaczyć. Nie. Czekaj, empatia 32. A czekaj, a ja? A ty? Nie, u mnie ty masz 7. Lepszy. No, wy macie lepszy. Ja, bo empatii ja zaznaczę, 18. Bo te pytania, co były, czy traktujesz 7. ludzi tak samo, czy jakoś ich analizujesz? To ja dawałem, że tak samo, nie? I pewnie dlatego. To potrafię wyczuwać uczucia innych ludzi, wyobrażając sobie, że są na ich miejscu, w ich sytuacji. Tu jest opis Robura, no nie? Gdzie? Że jestem, no. Że Robur prowadzi w executing, no i to 100% się zgadzam. Wiedzą, jak zrobić, żeby rzecz się stała. Kiedy potrzebujesz rozwiązania, no to on ci daje, nie? Typ, kurwa, robił tarczę do rzutek sam. No. Ławkę, kurwa, do wyciskania zrobił sam. These are the people who will work tirelessly to get it done. Podsumujmy, Sucker jest relationship building. Ja jestem influencing z tobą, a Robur jest executive. No, strategii. Ja wiesz. Ale no tu niby masz influencing. Coś mi zaliczyło, to jest... jedno za dużo mi pewnie zaliczyło. No, on powinien być zielony. No, co? Ja w sensie po top 10, tak ile tam jest najwięcej, no, bo to jest takie... Właśnie, no tak, ale dziwo, to top 10 ja, mam, ja się nie zgodzę właśnie, nie? U Pączka trochę wyszło nie tak. Ale czekaj, influencing w takim, że masz oddziaływanie na ludzi, to ja uważam, że mogę mieć. Ale wiecie, co jest ciekawe? Podczas testu... Ale może mówisz, nie aż tak znacząco. Mówisz, że się, ogólnie się troszeczkę nie zgadzacie z tym, co Pączkowi wyszło, no. A zobaczcie, że podczas testu on najwięcej pierdolił, się najwięcej, wiesz, przemieszczał, tak. Kręcił i w ogóle. I się nie zgadzasz, wiesz, z jego wynikami. Akurat taki zbieg okoliczności, że to się, to ma jakieś powiązanie. No. Że, wiesz, nie robił tego na tyle sumiennie. No. Znaczy, nie wiem, czy to jest prawda, ale no, jest jakaś korelacja na pewno z tym. Więc tak, no Amerykanie kurwa potrafią test opakować fajnie, jest tutaj motyw DNA, czyli tak jakby ten tu test rozszy... Słucham? A, ale ja się chodzi, śmieję. Że Ameryka sobie ogólnie teraz słabo radzi ekonomicznie, nie? Owca zawsze mówi, że Ameryka zajebista. Ale nie, mówię, że Amerykanie potrafią opakować wszystko. Opakować potrafią NBA, opakować potrafią... płatki, no sprzedać fakt. Wszystko, o to mi chodzi. I potrafią opakować test też, że tutaj jest motyw DNA. No i teraz tak, jest to, na pewno jest dużo cech i to sprawia wrażenie, że to jest jakieś skomplikowane, a to skomplikowane nie jest. Ale myślę, że fajnie może pokazać nasze mocne strony i to jest właśnie to, co rozmawialiśmy, że to jest fajne dla osób młodych, które do końca nie wiedzą, kurczę, jaką ścieżkę w życiu wybrać, to jest spoko, warto jest to zrobić. Zawsze się trafi osoba, która powie, że to jest kolejny test, że to jest banał, no ale kurde, no żyjemy w takiej rzeczywistości, że kurczę, wbrew pozorom te banały się liczą i tyle, nie? Polecamy test Cliftona, jeżeli macie wolny na to fundusz, tam wersja ograniczona kosztuje 100 zł, ta tańsza. Jak coś, nie jest to film sponsorowany, po prostu nie mieliśmy film materiału na WK Sklep pomysłu, co nagrać, a to nas zaciekawiło. A co jest sponsorowane? No, te laptopiki, hyperbuczki są sponsorowane, jak widzicie mamy takie 4. No i ten sprzęt pomaga nam w domu, jak sobie na przykład trenujemy CS-a. Pomaga nam grać w domu. Dokładnie tak, bo ten sprzęt tutaj się nudził, ale to są naprawdę torpedy i... No będziemy chcieli wam pokazać trochę więcej Hyperbooka w przyszłości, pewnie mogliście tak nie słyszeć o tej firmie. A jest to polska firma, która składa... Zajebiście się sprawdza. No my nie mamy w domu stacjonarnych komputerów, nie? Więc mamy to. A w sumie mieszkamy głównie w firmie i jesteśmy na naszych kompach w gaming roomie, ale taki się na pewno bardzo przydaje. Napiszcie w komentarzu, jak znacie fajne testy, może właśnie zrobimy do odcinka kolejny jakiś ciekawy. Tak jest.